Dwóch chłopaków walczy o względy jednej dziewczyny lub mężczyzna wybiera między dwiema kobietami. Brzmi znajomo, prawda? Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek na temat trójkąta miłosnego. Trójkąt miłosny to scenariusz, w którym dwie osoby dążą lub są zaangażowane w romantyczny związek z jedną osobą. Przykładowo, może on zajść w sytuacji, w której wszyscy uczestnicy są singlami lub takiej, gdy jedna osoba jest już w związku małżeńskim, ale znajduje sobie kochanka. Trójkąty miłosne mają to do siebie, że z racji samego ich zaistnienia w historii pojawia się konflikt, a ten jest bazą większości opowieści. Jeżeli dwie postacie dążą do miłości z trzecią postacią, to muszą ze sobą rywalizować. Trójkąty miłosne są wspaniałym narzędziem, aby zaangażować społeczność. Fani uwielbiają się kłócić na temat tego, czy postać A czy B jest lepsza dla danego bohatera. W Polsce chyba najsłynniejszym trójkątem miłosnym jest spór o partnerkę Geralta z Rivii. Z jednej strony mamy Yennefer. Jest ona silną, zdeterminowaną kobietą, która została związana z Geraltem w wyniku czaru Dżina. Z tego powodu uważa się za kanoniczną miłość Wiedźmina. Natomiast jej przeciwnicy uważają, że wykorzystuje i manipuluje Geralta, aby osiągnąć własne cele. Dodatkowo, nawet Geralt zauważa, że życie z nią to ciągła walka i dramy. Z drugiej strony mamy Triss. Jest łagodna, sympatyczna i łatwa do zrozumienia. Jednocześnie charakteryzuje ją troska o innych, przez co łatwiej z nią sympatyzować. Niestety, Triss zataiła przed Geraltem fakty z przeszłości, więc może uchodzić za niegodną zaufania. Dodatkowo ciągnie się za nią to, że przede wszystkim przejmowała się interesem Loży Czarodziejek. W trakcie gry dostajemy trzy opcje. Nie wybieramy żadnej z nich, wybieramy jedną z nich, wybieramy obie, ale to kończy się źle. Większość trójkątów miłosnych kończy się opcją drugą, związkiem pary i odrzuceniem trzeciego uczestnika. Wybór partnerki dla Geralta z Rivii jest oczywiście subiektywny. No ale wiadomo, że obiektywnie najlepsza jest jedyna w swoim rodzaju i absolutnie bezbłędna Shani. Wracając do tematu, trójkąt miłosny w Wiedźminie jest dość typowy i prosty. Każda z opcji romansowych w jakimś stopniu odwzajemnia uczucia Geralta. Ciekawą wariację trójkąta miłosnego prezentuje film Piękna i Bestia. Główną bohaterką jest Bella, śliczna dziewczyna, która pragnie czegoś więcej. O jej względy zabiega miasteczkowa partia numer 1, Gaston. Niestety jest powierzchownym, agresywnym egoistą, więc Bella nie jest nim zainteresowana. Ze drugiego adoratora robi Bestia. Ten pragnie miłości Belli, aby odczynić z siebie urok. Jego sytuację utrudnia fakt, że porwał ojca Belli, więzi Bellę, a do tego jest włochatym potworem. Nie pomaga mu też wybuchowy, opresyjny charakter. Z punktu wyjściowego, Bella nie jest zainteresowana żadnym z panów. Natomiast w trakcie historii, Bella zaczyna zmieniać bestię na lepsze, przez co w końcu odwzajemnia uczucie. Mamy tu do czynienia z relacją od wrogów do kochanków. Dodatkowo, Gaston przegrywa rywalizację o serce Belli i w jej wyniku ginie. Gdyby ktoś chciał zapoznać się z kolejnymi trójkątami miłosnymi, to znajdzie je w wielu opowieściach młodzieżowych pokroju Igrzysk Śmierci, ale też klasyków takich jak Titanic. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.